Postanowiłem, że przy okazji wymiany dysku twardego na dysk o mniejszej głośności, już wszystko jest załatwione, dysk został sklonowany, pokażę Wam wnętrze netbooka marki Samsung N130. Tak wygląda netbook po zdjęciu obudowy. Tak wygląda sama obudowa dolna. Żeby zdjąć obudowę, najpierw wykręcamy wszystkie śruby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 śrub. Wszystkie śruby mają tą samą długość. Nie musicie się martwić, czy pomylicie przy ponownym skręcaniu. A tą klapkę do wymiany pamięci możecie zostawić przykręconą. To nie ma żadnego wpływu. Pamiętajcie o tym, że jak odkręcicie te trzy śruby, wtedy Wasz keyboard jest mocowany tylko takimi plastikowymi haczykami i może wypaść, a tak wygląda sam keyboard. Mój keyboard, znaczy mój cały netbook już był użytkowany przez około 5 lat. Był włączany codziennie na jakieś 6 do 8 godzin, czasem nawet dłużej. I w raczej dość dobrym stanie te wszystkie 5 lat przeszedł. Miałem kilka problemów z wirusami, trzeba było coś tam robić, ale jeżeli chodzi o samą hardware, to jestem z tego netbooka bardzo zadowolony, bo był niezawodny w tym samym czasie. Co mnie trochę denerwowało w ostatnim czasie, to był głośny wentylatorek. Po prostu już łożysko w nim wysiada, nie mogę go na razie wymienić. Trochę go wyczyściłem, ale to naprawdę nic nie pomoże na dłuższą metę. Dopóki działa, będę go używał. Przy okazji postanowiłem pokazać Wam tą płytę główną. To jak już widzieliście, jest właśnie dolna pokrywa. Ta złota farba, jaką tu widać, to jest farba przewodząca. Ona służy do ekranowania wnętrza tego netbooka. To jest farba przewodząca, jest stosowana zamiast metalowych blach, jakie były stosowane dawniej. Tu widzicie w tym rogu cztery gumowe poduszeczki. Te poduszeczki potem trzymają ten dysk w obudowie i zapobiegają zbytnim wibracjom. Tak to wygląda z drugiej strony. Na akumulator zatrzaski. I przy okazji właśnie korzystając z tego, że klonuję dysk, rozkręciłem całą tą płytę główną. Tu dzisiaj pamiętać musicie o tym, że tu jest jedna śruba, potem musicie połączenie do touchpada wyciągnąć. Tego mi się nie udało wyciągnąć. To jest jakoś, może jest lutowane na stałe, albo są haki, które zapobiegają temu, że można to wyciągnąć, więc to musiałem tak zostawić. Tutaj te kable powyciągałem z prowadzeń. To są kable Wi-Fi do anteny, która się znajduje w ekranie netbooka. A to jest kabel prowadzący do złącza zasilania. Jeszcze ten kabel musicie wyciągnąć do monitora. On prowadzi sygnały LVDS, sygnały dyferencjalne, i które są dekodowane w dekoderze wizji na ekranie LCD. To jest moduł Wi-Fi, to jest moduł 2 GB pamięci. Mogę go otworzyć, żeby Wam pokazać. Oryginalnie netbook był wyposażony w 1 GB pamięci i zmieniając na 2, tak naprawdę nie było żadnej poprawy. Więc niekoniecznie doradzę Wam zmieniać, rozszerzać pamięć, bo dużo to naprawdę nie daje. Bardzo limitującym czynnikiem w całym netbooku jest procesor Atom Intela. To jest procesor dwurdzeniowy o mocy porównywalnej z Pentium 3, dawnym Pentium 3. I to on jest sprawcą tego, że pod Windowsem XP ten netbook nie jest za szybki, ale dla mnie jest wystarczająco szybki dla moich zastosowań, przeglądania sieci, tyczenia książek w PDF-ie, pisania jakichś krótszych tekstów. Mi to w zupełności wystarcza. Także pliki multimedialne odtwarza w bardzo dobrej jakości, bez przerywań.
jednym mankiem tego netbooka jest może nieobecność drugiego głośniczka. Tu jest tylko jeden głośniczek wbudowany, tu jest miejsce na drugi, jest wycięcie, ale głośniczka nie ma. Bardzo nie fair zagranie ze strony firmy Samsung, ale próbowali jak najbardziej zaoszczędzić nie tylko na tej taniej plastikowej obudowie, jak widzicie, ale i na jednym głośniczku. No jak ich sprzedali kilka milionów, to ktoś tam za tą innowację na pewno dostał sporą premię. Tu mamy złącze sieciowe, tu mamy złącze VGA, także z niego korzystam od czasu do czasu. Tu są złącze do mikrofonu słuchawek, jedno złącze USB 2.0 i tu kolejne dwa złącza i tu zasilacz. Tak to wszystko wygląda. I teraz już rozkręciłem to, jak Wam pokazywałem, i pokażę Wam tą płytkę główną z drugiej strony. Nie mogę jej tak całkiem swobodnie przemieszczać. O, tu wypadł wentylatorek, który też był rozmontowany. Położymy go na boku na razie. Nie mogę się tu tak dobrze przemieszczać teraz, jakbym chciał, ale pomimo tego to starczy, żeby Wam pokazać, jak wyglądają wnętrza tego netbooka. Jest bardzo zakurzone od spodu. Od góry już go odkurzyłem odkurzaczem i pędzelkiem. Tu jeszcze go nie odkurzałem. Chciałbym Wam tylko zwrócić uwagę, że jak takie coś robicie, powinniście zwrócić baczność na niebezpieczeństwo tego, że możecie jakieś z tych chipów zabić napięciem statycznym, jakie się może zebrać na Waszym ciele, na Waszym ubraniu. Więc uważajcie na to, najlepiej jest się uziemnić przed takimi czynnościami, dotykając jakiegoś metalowego, uziemionego przewodu. To może być także uziemienie, jakie jest doprowadzane do wtyczek prądu elektrycznego w ścianach, bądź kaloryfer, tylko musi być metalowy, a nie lakierowany. Tak jak widzimy, tu jest ten chipset. Tu jest bateria podtrzymująca dane CMOS. To jest prawdopodobnie chip grafiki. Nie mogę teraz dokładnie widzieć. A tu są wszystkie inne te chipy, jakie obsługują kartę dźwiękową. Znaczy są implementacją karty dźwiękowej, karty sieciowej, sterownika USB. Wszystko to jest połączone do tego chipsetu. Tu jak widzicie takie podwójne ścieżki. To są ścieżki dyferencjalne, bardzo odporne na zakłócenia. Przekazywanie sygnałów umożliwiają. Ten konektor, jak widzicie tu, on podłącza tastaturę. Tastatura jest dostępna potem z drugiej strony i ten kabel pasuje idealnie do tego konektora. To by było na tyle pokazywania. Na co jeszcze by tu można zwrócić uwagę? A więc, jeżeli będziecie kiedykolwiek czyścić Wasz netbook albo komputer, to tylko wyłącznie na Waszą odpowiedzialność. Ja Was ostrzegałem przed skutkami, co się może zdarzyć, jak bez odpowiedniego zabezpieczenia antystatycznego zaczyna się czymkolwiek ocierać o płytkę. To jest pędzel antystatyczny, on się nie ładuje, więc tak to możemy zrobić, używając specjalnych narzędzi albo uziemionych narzędzi, albo narzędzi antystatycznych. Teraz już mam zamiar przykręcić tą płytkę z powrotem. Tu muszę poprowadzić kable, wy tego teraz nie widzicie, co ja tu robię. Ja też nie widzę w tej pozycji. Muszę sobie pomóc śrubokrętem. Już jest lepiej, wszystko jest zamontowane, jak powinno być. Tak. Teraz tutaj przykręcimy tą śrubę mocującą. Wsadzimy z powrotem złącze do touchpad. Jest trochę krnąne, przekręciło się, nie chcę wyjść całkiem do środka. Teraz mi się wydaje, że nie mam odpowiednio tak, jak ma być.
zabezpieczamy je. Wentylatorek jest z tej strony przykręcony tylko jedną śrubą, która nam teraz uciekła, ale już ją mamy ponownie. Wkręcamy go tu, podłączamy go. Tak, tu wszystko pasuje. Teraz dysk twardy, albo jeszcze przedtem zamocujemy tutaj znowu ten kabel zasilania. Musicie uważać, żeby nie odłamać tutaj tych plastikowych nosków. One są bardzo delikatne. Pewnie też można jakoś te kable poprowadzić bez nich, ale lepiej się trochę popilnować z tym, jak się to robi. To już wsadziłem. Teraz kabelki z Wi-Fi. Je można dużo prościej pociągnąć, zabezpieczyć przed w tych plastikowych zatrzaskach. Trochę trzeba zręczności przy tym pokazać. O, pomyliłem tutaj stronę, się dziwiłem, dlaczego nie wchodzą. One powinny lecieć tak, z tej strony. Tak. Teraz już, wszystko jest dobrze ponownie. Wsadzone tak, jak ma być. Tu tylko jeszcze poprawimy troszkę. Tak. Zdaje się wszystko być zrobione w porządku. Teraz wsadzamy dysk twardy. Ten dysk jest mocowany jedną śrubą tutaj. Te dwie śruby, albo trzy, jakie odtrąciliśmy tutaj, też mają jedną, a tą samą długość, więc nie można ich pomylić. Jedna, druga, trzecia. Teraz jeszcze połączenie do ekranu TFT. Tak. Tak, jest dobrze zabezpieczone. Tu jest wszystko w porządku. To teraz przechodzimy do włożenia pokrywy. Zaczynam zawsze z tej strony, gdzie jest więcej tych wychodzących na zewnątrz wtyczek. Zakładam to za te wtyczki, tą dolną pokrywę. Przeprowadzam je. I teraz obserwuję, czy z drugiej strony też to dobrze wygląda. Trzeba uważać na to, żeby tych metalowych części nie poodginać. To by się bardzo źle mogło skończyć. Tak, przeprowadzamy to ostrożnie na drugą stronę. Sprawdzamy, czy tu już wszystko przeszło. Teraz dobrze weszło. Więc z drugiej strony też nie będzie problemu. I słyszycie, jak te zatrzaski wskakują w swoje miejsca. Tu się coś nie zgadza, tu jest za grube, to z drugiej strony. Tu powinno też wszystko się dać zatrzasnąć. Jeszcze widzę jakieś luki. Tak, teraz skoczyło. Przełącznik też działa. Jeszcze tutaj krótko pędzlem ten cały brud i kurz można usunąć. Wkładamy z powrotem tastaturę. No, tu z drugiej strony ją też odkurzymy lekko. Tak.
Tastaturę wkładamy tutaj od dołu. Są takie jak gdyby ząbki metalowe. Do nich pasują wnęki w dole obudowy, o góry. Tutaj zaskoczy ta tastatura w dwóch miejscach za ząbki z plastiku. Tak, wszystko w porządku. Wkładamy akumulator. Przykręcać śrub tylnych w tylnej obudowie na razie nie musimy. Te ząbki plastikowe, jakie trzymają obudowę w miejscu, są wystarczające. I uruchamiamy, żeby przetestować całą operację. Jak widzicie, netbook startuje ponownie. Dziękuję Wam więc za uwagę i mam nadzieję, że film się podobał. Do zobaczenia.